Dzień dobry Państwu. Zaczniemy już, bo mamy nie aż tak dużo czasu i sporo materiału dzisiaj do omówienia. Witam na premierze publikacji Szkoła Otwartości, Dbam o Równość Płci. Przegląd badań i dobrych praktyk. Publikacja w tym tygodniu będzie dostępna już w Bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej. Państwo tutaj będą mogli dowiedzieć się więcej na jej temat, zanim jeszcze inni będą mieli do niej dostęp, inne, więc. Myślę, że to jest dobra okazja, żeby zapoznać się już wcześniej z tym. Ta publikacja to jest takie kompendium wiedzy i przegląd literatury i badań dotyczących równości płci w szkole i nierówności, które są udziałem dziewcząt i chłopców w szkole, a także nauczycielek i nauczycieli. Grupa autorek to jest siedem kobiet. To są nauczycielki, nauczycielki akademickie, edukatorki, aktywistki, autorki materiałów edukacyjnych, psycholożki, pedagożki, także zajmujące się tym tematem właśnie. I ja może wymienię te, których tutaj nie ma. To jest Justyna Frydrych, Małgorzata Jończy-Adamska, Marta Szymczyk i Iwona Chmura-Rutkowska. To są te autorki, których dzisiaj z nami nie ma. A trzy pozostałe są Zuzanna Krzysztofik, czyli ja jestem edukatorką, koordynuję projekt Szkoła Otwartości, dbam o równość płci w Centrum Edukacji Obywatelskiej i dwie koleżanki moje, Elżbieta Grab i Aleksandra Korczak. Umówiłyśmy się, że same się przedstawią. I to będzie w późniejszej części. Ja jeszcze powiem kilka słów na temat tej publikacji. Tak jak mówiłam, publikacja powstała w ramach projektu Szkoła Otwartości, Wspieranie Równości Płci. I jest takim efektem pogłębionych badań Centrum Edukacji Obywatelskiej nad wątkiem płci w szkole i pracą na rzecz równości. I właściwie jest to taka kontynuacja projektu Równe Różne, wspieranie równości płci, w ramach której opracowano publikację, to jest publikacja autorstwa Justyny Frydrych, Równe Różne, jak wprowadzać standardy równości płci w szkole. I te standardy równości płci były głównym tematem tamtego projektu, a teraz zajmujemy się w tym nowym wydaniu tego projektu wdrażaniem tych standardów. I to tutaj działamy w tej publikacji w podziale na takich pięć obszarów funkcjonowania szkoły, czyli zarządzanie szkołą, treści kształcenia, fizyczna przestrzeń szkoły, postawy i relacje i szkoła w społeczności. Ja tutaj nie będę więcej na ten temat opowiadać, bo tego można się dowiedzieć z publikacji, także zapraszam do zapoznania się z nią. I ten tekst, ta publikacja jest skierowana do osób dorosłych, które pracują z dziećmi i z młodzieżą, czyli nauczycielek, nauczycieli, psycholożek, psychologów i pedagożek, pedagogów. I ona ma zachęcić do refleksji, czyli do tego, aby Państwo zastanowili się, czy i w jaki sposób uwzględniacie ten wątek płci w swojej codziennej pracy w szkole. Czy w sposób nieuświadomiony, uświadomiony reprodukujecie stereotypy płci, czy aktywnie im się przeciwstawiacie? Do tego zachęca ta publikacja. I myślę, że jest jeszcze ciekawsza przez to, że ma taką trochę może nietypową formę. Ja tu pokażę, jak wygląda. Przepraszam, bo się coś zacięło. Momencik. O,
To jest spis treści, strona tytułowa oraz spis treści. I proszę zwrócić uwagę na część trzecią, czyli szkolne życie Poli. W tej publikacji poruszamy się po szkole razem z naszą bohaterką. To jest ósmoklasistka Pola z Gliwic, która uczestnicząc w jakichś szkolnych sytuacjach, będąc w jakimś szkolnym kontekście, styka się z okolicznościami, które dają jej właśnie do myślenia, które też skłaniają do refleksji i też zmuszają do jakichś reakcji. Mamy tutaj 11 sytuacji, między innymi dotyczących komentarzy na temat wyglądu, niebinarności, transpłciowości, przemocy ze względu na płeć, tematu ubóstwa menstruacyjnego, języka, też stereotypów i ostatnia sytuacja dotyczy dyskryminacji intersekcjonalnej, czyli krzyżowej, czyli gdzie dyskryminacja ze względu na płeć jest jedną tylko z części dyskryminacji, której osoba doświadcza. Jest w tej publikacji też, w części drugiej, jest wyjaśniony temat ukrytego programu szkoły i zachęcam Państwa do zapoznania się na YouTubie z wykładem Małgorzaty Jończy-Adamskiej na ten temat. To jest wykład, który Małgorzata Jończy-Adamska prowadziła w ramach ostatniego webinarium w czerwcu. Tutaj na czacie link będzie za chwilkę, albo już jest, tak? Także zapraszam do wysłuchania tego wykładu. I co coś się dzieje z... Przepraszam, bo mam jakiś problem z udostępnieniem. I przejdę teraz do części Aleksandry Korczak, jednej z autorek publikacji, która zajęła się w tej publikacji tematem literatury, jako polonistka, tematem wątków kobiecych w lekturach szkolnych. Myślę, że jak Ola się przedstawisz, to też będzie jasne, dlaczego na ten temat pisałaś i jaką masz na ten temat rozległą wiedzę, także przekazuję Ci teraz głos. Proszę bardzo. Dzień dobry Państwu, nazywam się Ola Korczak, jestem nauczycielką języka polskiego, etyki i filozofii, a także wychowawczynią w 155. Liceum imienia Bohaterek Powstania Warszawskiego. Proszę zwrócić uwagę na feminatyw w nazwie. Ja pracuję w tej chwili w liceum, ale mam też za sobą doświadczenie pracy w gimnazjum oraz w szkole podstawowej, zarówno w klasach 4-6, jak i w klasach 7-8. Poza tym, że jestem aktywną nauczycielką, napisałam też sprawę doktorską pod kierunkiem profesora Grzegorza Leszczyńskiego, największego w Polsce specjalisty do spraw literatury dla dzieci i młodzieży. A moja rozprawa dotyczyła właśnie badania postaci dziewczęcych i kobiecych na kartach lektur szkolnych dla klas 4-6 we wszystkich kanonach po 1989 roku. Praca jest dość rozległa, mam nadzieję, że ukaże się w formie publikacji. No i właśnie mój wkład w publikację, którą Państwo mają teraz przed sobą, te publikacje Centrum Edukacji Obywatelskiej. To jest taki namysł, raczej skrót dotyczący tego, jak są przedstawiane dziewczynki, kobiety w lekturach szkolnych i w moim odczuciu jest to dość tradycjonalistyczny wizerunek i zachęcam do tego, żeby na własną rękę Państwo poloniści przyjrzeli się temu, czy w ogóle Państwo z uwagą omawiają postaci dziewczęce na swoich lekcjach. W jaki sposób Państwo to robicie? Proszę też zauważyć, że w bardzo wielu lekturach szkolnych dziewczynek tak naprawdę nie ma w ogóle. Można też spytać uczniów, co na ten temat sądzą, czy mają jakieś własne obserwacje dotyczące tego, jak w lekturach szkolnych przedstawia się chłopców, jak przedstawia się dziewczęta. I teraz mam prośbę dotyczącą prezentacji, bo
To jest slajd dotyczący podręczników, a ja teraz będę mówiła o lekturach, więc gdybyś mogła proszę cofnąć jeszcze poprzedni slajd. Następny. Coś tu się poprzestawiało, to jeszcze następny proszę. I następny. Nierówności płciowe w lekturach szkolnych. Okej, to w pierwszej kolejności o tym. Ja w publikacji zachęcam do tego, żeby przede wszystkim właśnie zaufać Państwu. Domyślam się, że wśród słuchaczy są nauczyciele, pewnie również języka polskiego, chociaż tak naprawdę o stereotypach dotyczących płci można przecież mówić pod różnymi względami, uwzględniając różne aspekty życia codziennego na rozmaitych lekcjach. Natomiast jeżeli chodzi o język polski, no to właśnie przy okazji lektur szkolnych. Ja w tym tekście zachęcam do tego, żeby zaufać Państwu polonistom, którzy chcą jakoś poszerzać horyzonty polonistyczne, czyli proponować uczniom i uczennicom do przeczytania lektury, w których postaci dziewczęce są ukazywane w sposób nieoczywisty, również postaci chłopięce, czyli najlepiej jakieś współczesne powieści, w których pokazują się, są pokazane takie nieoczywiste, niestereotypowe sylwetki. I tutaj warto dodać, że przeciętny wiek lektury szkolnej, po którą sięga się w klasach 4-6, przekracza tak naprawdę 90 lat. Więc to, że ukazuje się dziewczynki jakoś tam jednowymiarowo, czy też jako takie, które muszą być za wszelką cenę piękne, albo takie, które w ogóle nie eksplorują świata przedstawionego, tylko zajmują się domem, sprzątaniem, gotowaniem, to wynika z tego, że w szkole bardzo często pojawiają się w kanonach rzeczy, które zostały napisane bardzo wiele lat temu. Więc z perspektywy dzisiejszych, współczesnych, młodych odbiorców są to już postaci jakoś tam archaiczne. Także warto odświeżać ten kanon, warto proponować jakieś pozycje z XXI wieku. I ja zresztą w publikacji proponuję kilka takich tekstów kultury. Natomiast teraz jeszcze proponuję, tutaj przedstawiam takie pytania pomocnicze, w jaki sposób można omawiać lekturę szkolną z uczniami, z uczennicami, tak żeby jakoś zachęcić ich do zrewidowania tych zeznanych sylwetek kobiecych. I tutaj na przykładzie Quo Vadis, bo omawiamy z uczniami na lekcjach Quo Vadis i tam jest na przykład taka Libia. Wiadomo, że tak naprawdę głównym bohaterem Quo Vadis jest przede wszystkim Marek Winicjusz. Natomiast Libia, mimo że wymieniana często zaraz po Marku Vinicjuszu jako obiekt jego uczuć, jako postać, która no, jest silnie obecna w tym głównym wątku, ona tak naprawdę niewiele działań sama inicjuje i w niewielu dialogach sama bierze udział. Tak naprawdę można by te dialogi policzyć na palcach obu rąk, mimo że książka jest niezwykle, niezwykle gruba, tak naprawdę to jest opasły tom Quo Vadis, szczególnie dla naszych uczniów, uczennic w szkole podstawowej. W każdym razie, tutaj proponuję na przykład takie zadanie, jakie określenia pasują do Ligi, spróbujcie wskazać i zalety, i wady. I w tym momencie, gdy poddamy krytyce tę sylwetkę, możemy jednocześnie wyjść do pytania kolejnego, czy Ligia mogła coś zrobić, by poprawić swój los, to znaczy jak ma się jej uposażenie charakterologiczne do problemów, które napotyka ta postać, i czy może mogła wykorzystać jakieś inne swoje atrybuty, żeby inaczej pokierować swoim losem. W skrócie mówiąc, prowadzimy trochę tak dyskusję, żeby pokazać uczniom, że bohaterka ta mogła mieć troszkę więcej sprawczości. Oczywiście dosłownie Ligia nie mogła, bo żyje w świecie starożytnym, w którym los kobiety jest uzależniony od woli ojca, a później męża, ale umówmy się, gdy omawiamy to z uczniami, oni postrzegają Ligię no, przede wszystkim przez pryzmat tego, że to jest postać kobieca. I właśnie może to mieć przełożenie pośrednie albo istotne, ale jakieś tam przełożenie na obraz kobiecości, który kreują uczniowie socjalizując się w trakcie nauczania szkolnego. Tutaj wspomniała wcześniej Zuzanna o Hidden Curriculum, o tym ukrytym programie szkolnym i odesłała Państwa do wykładu Małgorzaty Jączy-Adamskiej. Ja również zachęcam do obejrzenia tego wykładu i bardzo skrótowo wytłumaczę, że ukryty program szkolny to jest zespół wyobrażeń, przeświadczeń, które powielamy w toku edukacji. To znaczy uczniowie przychodzą do szkoły i uczą się różnych rzeczy, które nie są uwzględnione w podstawie programowej, nie są uwzględnione w programie nauczania, a jednak w jakiś sposób o nich uczymy, czasem nawet bezwiednie. To może wynikać z komunikatów nauczyciela,
może wynikać ze strategii omawiania lektury, z takich stwierdzeń nieprzemyślanych, które czasem komunikujemy uczniom. I proszę zauważyć, że na przykład podstawa programowa nie określa, w jaki sposób ma być omówiona lektura szkolna. My możemy to zrobić w taki sposób, że jakoś tam wpływamy na świat wartości naszych uczniów. To wszystko należy do ukrytego programu szkolnego. No i propozycja twórczego zadania. Wybierzcie jedną scenę z Quo Vadis. Czy macie pomysł, jak ją napisać od nowa, tak by Ligię uczynić ważniejszą, godną naśladowania postacią? Oczywiście ważniejszą fabularnie, ponieważ tak jak już wspominałam, Ligia w Quo Vadis nie należy do najbardziej sprawczych bohaterek. To jest jednak tak, że postęp fabularny dokonuje się dzięki działaniom Marka Winicjusza. To on cały czas Ligi szuka, cały czas ją ratuje. W ogóle u Sienkiewicza jest mnóstwo takich bohaterek ocalanych. To jest Inel w pustyni, w puszczy i są jeszcze inne postaci, o których Państwo na pewno wiedzą. I tutaj poproszę o zmianę slajdu na poprzedni z kolei. Trochę poskaczemy, coś nam się przestawiły te slajdy. Dotyczący Ani z Zielonego Wzgórza. To był, zdaje się, poprzedni. Doskonale, dziękuję. I teraz tak. Zaproponowałam Państwu zadania, które pozwalają w sposób, powiedzmy, alternatywny, czy jakoś rewidujący stereotypy, omówić Ligię z Quo Vadis. A teraz jeszcze proszę zauważyć, jakie chochliki czasem trzymają się tych lektur szkolnych. To znaczy, jest na przykład powieść Ania z Zielonego Wzgórza i ona w odbiorze potocznym, popkulturowym, uchodzi za taką figurę wyzwolonej dziewczęcości, za taką wyzwoloną indywidualistkę, ponieważ Ania dużo mówi, ma wybujałą wyobraźnię i przez wiele osób być może zostałaby wymieniona jako taka wyzwolona dziewczynka, która nie poddaje się normom, tak? Bo z tym kojarzymy Anię, że ona dużo mówi, że opowiada te swoje niestworzone historie, że może nie jest najśliczniejsza, a jednak wzbudza naszą sympatię, bo to jest problem, który zasygnalizowałam wcześniej, że często bohaterki tekstów dla dzieci, dla młodzieży muszą być piękne, muszą być śliczne, szczególnie tych kanonicznych, ale to jest problem na oddzielną dyskusję. W każdym razie na pytanie, czy Ania Shirley jest ładna na przykład, można by było odpowiedzieć tak naprawdę etapami, bo na początku książki mówimy, że nie, no... Wszyscy mówią, że Ania jest kiegowata, że rude włosy są takie nienormatywne, rzadko spotykane i nie spodobają się, nie podobają się innym mieszkańcom Avon, nie są po prostu niemodne w tych okolicznościach kulturowych, w których znalazła się nasza niepokorna, rudowłosa bohaterka, ale jak z uwagą przeczytamy całą powieść, całą Anię z Zielonego Wzgórza, okazuje się, że pod koniec książki pojawiają się komentarze, że właściwie to Ania wyładniała i to niebagatelnie. Ona tam się stroi na swój występ recytatorski, zakłada piękną suknię, zakładane są jej perły. Też są badaczki, które wskazują na to, że to nakładanie pereł przez Mateusza to jest prezent od mężczyzny, to jest takie podkreślenie, że Ania już jest dojrzałą, młodą kobietą, gotową nawet powoli do zalotów, w przyszłości do zamążpójścia. W każdym razie ta sama sąsiadka, która na początku krytykuje Anię, że ma rude włosy, nie wiem, czy Państwo pamiętacie taki epizod, tam Ania wybucha gniewem, prawie ją odsyłają z powrotem do domu dziecka. Przeskoczył mi slajd, ale wrócił. Pod koniec, nie ma sprawy. Pod koniec książki ta sama sąsiadka, skądinąd życzliwa, i Maryli Cuthbert, i jej wychowance, Anie Shirley, mówi, że ależ ta Ania wyładniała, wyzgrabniała, a w ogóle to trochę ściemniały jej włosy, czy już nie są takie do końca rude. Mało tego, tak naprawdę Ania pod koniec książki, też tam jest taki znaczący dialog z Marylą, że już tak dużo wcale nie papla, nie opowiada i nawet Maryla jako życzliwa, kochająca opiekunka, która no już bardzo się przywiązała do Ani, tak naprawdę byłaby gotowa jej wiele wybaczyć, zadaje pytanie w rodzaju, coś ostatnio przycichłaś, Aniu, coś jakby mniej opowiadasz już tych swoich niestworzonych historii, a na to Ania odpowiada, a wiesz, Marylo, już dojrzałam i nie mam potrzeby mówienia tyle. Więc tak naprawdę to, co się dzieje z Anią, to jest dojrzewanie od tej niepokornej dziewczynki, wielkiej indywidualistki, do dojrzałej, ułożonej młodej kobiety, cichej, ładnej. I teraz... Mili Państwo, żeby zrozumieć, co się tutaj stało, musimy rozumieć, jaka jest geneza w ogóle Ani z Zielonego Wzgórza. Ania z Zielonego Wzgórza to jest Bildungsroman, czyli tak naprawdę powieść o dojrzewaniu. I o Lucy Mount Montgomery,
Można by wiele mówić, ale na pewno trzeba powiedzieć przede wszystkim to, że ona tak naprawdę była zwolenniczką tego, żeby kobiety zostały w domu. Uważała, że to kobiecie przynosi szczęście. Więc tak naprawdę Ania to jest powieść o realizacji protestanckiego ideału dojrzewania do kobiecości. I oczywiście nie ma sensu mówić tego wszystkiego uczniom. Natomiast warto jest zauważyć po prostu, że to jest książka, mili uczniowie, uczennice, sprzed wielu, wielu lat. Można podać im datę, że to jest początek XX wieku, bo dla naszych uczniów to wcale nie jest tak oczywiste, nawet jak oglądają film. Czy to są czasy dzieciństwa ich rodziców, ich dziadków, bo uczniowie nie mają jeszcze takiej wyobraźni, by nanieść te wszystkie teksty kultury należycie na oś czasu. Niestety w klasach 7-8 jest bardzo dużo materiału i uczniowie czasem nie wiedzą, kto tworzył pierwszy, czy Kochanowski, czy Słowacki. I oni niestety mają prawo tego nie wiedzieć, ponieważ uczą się już historii literatury pięknej, a tak naprawdę nie uczą się o poszczególnych epokach. Więc czasem to jest dla nich niejasne. I czasem jest tak, że uczeń czyta Anię z Zielonego Wzgórza i oczywiście bezwiednie przyjmuje, aha, więc takie są dziewczęta, więc tacy są chłopcy. Bez świadomości, że to są już jakieś przebrzmiałe kanony, przebrzmiałe normy. A i tutaj jeszcze sam epizod na początku, że Cuthbertowie nie chcieli adoptować Ani, ponieważ nie jest chłopcem i że chłopiec nie pomoże im w gospodarstwie. I tak naprawdę pod koniec książki może być domniemanie, że opiekun, ukochany Mateusz zmarł na serce, bo nie wzięli chłopca, bo Ania nie była w stanie pomagać przy gospodarstwie. No przecież to jest tragedia dotycząca płci i wyobrażeń dotyczących płci i tych ról przypisywanych w oparciu o płeć. Więc na przykład Ani z Zielonego Wzgórza chciałam Państwu pokazać, że warto się nad tym pochylić i zastanowić się, jakie są te wyobrażenia dotyczące płciowości, których być może bezwiednie uczniowie się uczą na lekcjach, choćby czytając kolejne lektury szkolne. I tym razem poproszę slajd jeszcze dotyczący podręczników. Chociaż mam wrażenie, że nadal wiele nie powiedziałam, ale jestem pewna, że później, jeżeli wystarczy czasu, Państwo będą zadawać jakieś pytania, więc wtedy najwyżej się odniesiemy. To jest w lekturach szkolnych i jeszcze poprzednie poproszę, tam było dotyczące podręczników. Ten różowy. To poproszę. Przepraszam, jakieś zamieszanie ze slajdami. To jest być może moja wina po prostu. W każdym razie tutaj piszę o tym, że analogiczny problem dotyczy podręczników. To znaczy, czasem mamy przedstawiony jakiś problem, motyw, temat i ilustracja towarzysząca jest tak jednoznacznie, stereotypowo ucząca pewnych wyobrażeń o płci, że jak Państwo zaczniecie się nad tym zastanawiać i przeglądać podręcznik, to jest aż uderzające. W publikacji podajemy bibliografię do wielu badań dotyczących tego, jak są przedstawiane zadania w podręcznikach dotyczące płci i to się zaczyna już w zerówce, już w klasach 1-3, że uczniowie biorą sobie ten podręcznik i tam na przykład jest o sprzątaniu, no to zawsze kto trzyma ten odkurzacz? No oczywiście, że mama trzyma ten odkurzacz i oczywiście, że mama stoi przy kuchni i oczywiście, że babcia piecze ciasto, co często jest prawdą, ale przecież nie musi być. I tutaj przykłady takich komentarzy ze strony nauczyciela, które pozwalają jakoś zrewidować te jednoznaczności, bo już jakby złe się stało, napisano podręcznik w sposób stereotypowy, pracujemy z takim, a nie innym materiałem, więc co teraz z nim zrobić w praktyce? Na przykład, jak widzicie na ilustracji, osoba przebywająca w górach, mówię osoba, bo przecież nie musi to być mężczyzna, jak to na obrazie, może być także kobieta albo dziecko. Bo proszę zauważyć, że często jest tak, że gdy mamy do czynienia z eksplorowaniem świata, z przygodami, podróżami, no to właśnie na obrazku będzie mężczyzna. A my kobiety chyba też czasem podróżujemy po górach. Przeczytaliście opowiadanie o ojcu i jego córce Marysi. Nie wiemy, czy mieszkają we dwoje, czy gdzieś w tle historii jest jeszcze mama dziewczynki. To z kolei jest takie wskazanie na to, że bardzo wiele dzieci dzisiaj jest wychowywanych przez samotnych rodziców. I to jest statystyczny fakt. I nie chodzi teraz o to, żeby krytykować czy chwalić ten stan rzeczy, tylko żeby nie budować w dzieciach, które wychowują się, nie chcę mówić niepełnych rodzinach, bo to też jest jakoś tam nacechowane wartościująco, które wychowują się tylko z mamą albo tylko z tatą, żeby takie dzieci czuły, że coś jest z nimi nie tak. Tylko można dodawać, na przykład tak jak tutaj, nie wiemy, czy mieszkają we dwoje, czy gdzieś w tle historii jest jeszcze mama dziewczynki. Czyli żeby pokazywać, że
obraz świata, obraz rodzin może być naprawdę rozmaity. Dobra, powoli będę zmierzać do końca, bo tutaj się zobowiązałam do dyscypliny czasowej. Albo na przykład, różne wasze babcie mają rozmaite zainteresowania. Akurat starsza pani przedstawiona na zdjęciu najwyraźniej lubi między innymi wypiekać ciasta, ale te zainteresowania mogą być różne, bo może ktoś ma babci, która nie piecze ciast. No i czemu postrzegać taką babcię jako jakąś gorszą babcią? I jeszcze poproszę ostatni slajd, tutaj już dwa słowa. Ja jako nauczycielka, bo na pewno Państwo w większości właśnie zajmują się pedagogiką, dydaktyką, chciałabym wskazać z mojej perspektywy, jakie są największe korzyści z wykorzystywania tej publikacji w szkołach. Po pierwsze, zwalczanie stereotypów dotyczących płci przyczynia się do zwiększania szans i możliwości dzieci i młodzieży. To oznacza po prostu, że dziewczynki, którym się pokazuje, że role, które mogą przyjmować w życiu, są rozmaite i że talenty, umiejętności ich mogą iść w najróżniejszych kierunkach, nie muszą jak Ania z Zielonego Wzgórza pisać wypracowań i być najlepsze z polskiego. Są też inne przedmioty, w których mogą się spełniać i to jest naprawdę normalne. Przeciwdziałanie agresji rówieśniczej, taki trening po prostu empatii, powiedzmy, społecznej, polepszanie jakości relacji międzygrupowej, bo badania dowodzą, że jakości relacji międzygrupowych w Polsce są coraz gorsze. To oznacza grupy narodowościowe, grupy wiekowe, grupy płciowe i tak dalej, i tak dalej. Że jakby dzielimy się coraz wyraźniej na te grupy i coraz gorzej nam się współpracuje. Budowanie przyjaznych, empatycznych postaw wobec innych członków społeczności szkolnej i tutaj nie tylko uczniów, ale też nauczycieli, bo umówmy się, nauczyciele na co dzień pracują z uczniami i tutaj te napięcia na linii nauczyciel-uczeń mogą też dotyczyć postrzegania nauczycieli przez uczniów. To znaczy czasem my, osoby pracujące w szkole, też należymy do jakiejś grupy mniejszościowej, też mamy jakieś cechy dystynktywne, wyróżniające. I to, że wprowadzamy jakiegoś rodzaju edukację antydyskryminacyjną, też ma taki benefit, że uczniowie są w stanie patrzeć bardziej empatycznie na dorosłe osoby, które ich otaczają, są mniej skłonni do wyśmiewania, do stereotypizowania, do krytykowania w oparciu o to, że ktoś nie spełnia jakiejś normy. No, już nie będę tego pogłębiać, może później jeszcze rozwinie się jakaś dyskusja na ten temat. No i przede wszystkim mówię przede wszystkim, ponieważ ja w moim doświadczeniu szkolnym widzę, że to jest bardzo duży problem, to znaczy problem nastroju u uczniów. To, że uczniowie mają depresję, często niediagnozowane, nieleczone depresje, to rzutuje na ich stosunek do nauki, na brak motywacji, na pogarszające się możliwości poznawcze uczniów. To jest bardzo ważne. Uczniowie, którzy są nauczeni, żeby nie dokuczać, nie oceniać w oparciu o stereotypy dotyczące płci, to są uczniowie, którzy są wspierającym środowiskiem rówieśniczym i tutaj jest mniejsze ryzyko wystąpienia depresji niż w klasie, w której dziewczynka albo chłopiec będzie się czuł krytykowany, zaszczuty itd., itd. Dobrze, mam nadzieję, że nie zajęłam zbyt dużo czasu, bo jeszcze przede mną znakomita koleżanka Elżbieta Grab opowie o grze. Także ja się wyłączam, jestem do Państwa dyspozycji, gdyby później pojawiły się pytania. Dziękuję. Dziękuję bardzo, Olu. Ja później zachęcam do zostawiania komentarzy i zadawania pytań. A teraz przejdziemy do części praktycznej, czyli do narzędzi edukacyjnych, które mogą pomóc nam ten standard równości płci w szkole wdrożyć. I Elżbieta Grab jest trenerką, która zajmuje się edukacją antydyskryminacyjną i jest moją poprzedniczką, koordynatorką programu Szkoła Otwartości Dbam o Równość Płci. I poprosiłam ją, żeby właśnie pokazała nam takie narzędzie edukacyjne, które się nazywa Gra Korytarzowa i już Tobie, Elu, oddaję głos. Dziękuję bardzo. To ja w takim razie poproszę o mój slajd. Dzień dobry. Nazywam się Elżbieta Grab i pracuję w Muzeum POLIN jako specjalistka do spraw edukacji i edukatorka. I tak jak Zuza powiedziała, miałam przyjemność koordynować w CEO poprzednią edycję Szkoły Otwartości i rozpoczynać
ten program, Szkoła Otwartości, Wspieranie Równości Płci, które teraz też już na dniach rusza jako program dla nauczycieli, nauczycielek Szkoła Otwartości Dbam o Równość Płci. Ja tutaj jestem dzisiaj w roli takiego trochę bonusu do publikacji i do tej opowieści Oli, która prezentowała część, bo wybrane aspekty, które poruszamy w publikacji, i opowiem o materiale, który dopiero będzie, który jest szykowany, ale który właśnie jest w założeniu takim materiałem, który mogą Państwo wykorzystać do pracy w swojej szkole czy ze swoją klasą, żeby też wprowadzać temat równości płci, a może działania na rzecz wspierania równości płci w szkole, bo tak jak Państwo zobaczą w publikacji, której dzisiaj obchodzimy premierę, główną bohaterką jest Pola i przyglądamy się szkole z perspektywy uczennicy, to sam program Szkoła Otwartości Dbam o Równość Płci nie jest skierowany tylko do osób, które pracują z uczennicami i nie jest skierowany tylko do dziewczynek, a jest o właściwie całej kulturze pracy szkoły. Dotyka stereotypów ze względu na płeć ogólnie, nie tylko stereotypów dotyczących kobiet. I właśnie ma na celu szukanie, podpowiadanie takich rozwiązań, które wspierają całą społeczność szkolną w tym, żeby wszystkie osoby i uczniowie, i uczennice, i nauczyciele, i nauczycielki, i inne osoby, które do tej społeczności szkolnej należą, czują się w niej dobrze, bez względu na to, jaka jest jej płeć, jaka jest ich płeć, czy jaka jest ich tożsamość. Gra korytarzowa lub gra klasowa, o której chcę teraz opowiedzieć, to jest takie narzędzie, które CEO już od dawna proponuje i pod hasłem gra korytarzowa chowa się po prostu gra terenowa, która odbywa się w szkole. Więc te różne stacje gier terenowych po prostu są ulokowane w różnych częściach szkoły. Ale chcieliśmy też wziąć pod uwagę sytuację, w której nauczyciel, nauczycielka nie ma takiej przestrzeni, nie ma takiej możliwości na zrealizowanie tej gry w całej szkole, nie może zaangażować więcej osób, a jednak podobają mu się te ćwiczenia, podobają jej się te ćwiczenia czy ten temat i chce takie zadania przeprowadzić ze swoimi uczniami, uczennicami. Dlatego jest też gra klasowa, czyli taka z jednej strony wersja gry w mniejszej grupie, ale za to trochę bardziej pogłębiona. I początkowo miał to być jeden materiał edukacyjny, który przedstawia właśnie grę korytarzową do zrealizowania w całej szkole albo tylko z jedną klasą, ale zaczęło nam się to tak niebezpiecznie rozrastać. I żeby uniknąć tego, żeby osoby, które chcą z tej gry skorzystać i chcą ją przeprowadzić u siebie, żeby nie musiały przedzierać się przez morze załączników, które są do innej wersji gry, to najprawdopodobniej będą to dwa materiały, dwa dokumenty, tak żeby po prostu wygodniej było z tego skorzystać. Ale sygnalizuję to dlatego, że może na przykład realizując grę korytarzową będą Państwo chcieli zajrzeć, co jest w grze klasowej, w której część ćwiczeń jest po prostu pogłębiona. I teraz, z czego się ta gra korytarzowa składa? To tutaj poproszę o przewinięcie slajdu. Konstrukcja jest bardzo prosta, jest to właściwie 6 stacji i właśnie kiedy jest to ta gra korytarzowa, gra terenowa w szkole, to jest to 6 stacji umieszczonych w różnych częściach szkoły. To już jakby do Państwa decyzji, co to za miejsca będą. Może tematycznie jakby część jest podpowiedziana, ale można to zrealizować tak, jak się może i chce w swojej szkole.
Tak, i tutaj jest informacja na czacie, że nowy slajd się nie wyświetla u mnie też, ale jakby będę opowiadać, tak. żeby nie wstrzymywać. Tak, Albo przepraszam, tutaj ja może walczę z tak, przewijaniem. Walczę z przewijaniem, nie wiem, co się dzieje, coś się zacina, także już zaraz będzie, momencik. Ale dziękujemy za czujność. Więc jest to te 6 stacji. I każda ze stacji składa się z 2 zadań. Zadanie wstępne i zadanie główne. Sama gra jest tworzona z myślą o uczniach, uczennicach z klas 7 i 8 szkoły podstawowej i z myślą o szkołach ponadpodstawowych. Ja też tutaj polegam na Państwa doświadczeniu, więc każdy z Państwa też zna najlepiej i swoją społeczność szkolną, swoich uczniów i uczennice, więc na pewno można w różne strony też te zadania dostosowywać. I w wersji gry korytarzowej, tutaj jest szeroki zakres osób, które mogą w niej uczestniczyć, ale tak komfortowo i też w zależności od tego, jakie możliwości ma szkoła, to jest od 30 do 150 osób. I tutaj uczniowie, uczennice łączą się po prostu w drużyny maksymalnie 5-osobowe. Jest 6 stacji, na każdej stacji może być jednocześnie 5 grup, więc mniej więcej takie są wyliczenia tych osób uczestniczących. No a w grze klasowej to jest to maksymalnie 30-35 osób, w zależności od tego, ile osób liczy klasa. Tutaj rozróżnienie w tej grze korytarzowej i grze klasowej polega też na tym, że w grze korytarzowej drużyny, które się zgłaszają do gry, dostają kartę gry i ich zadaniem jest odwiedzić wszystkie stacje i na każdej stacji zrealizować zadanie wstępne, zadanie główne. Wtedy dostają potwierdzenie, że tutaj zadania na stacji zaliczone, mogą iść realizować kolejne zadania. A w grze klasowej uczniowie, uczennice dzielą się na grupy. W tych grupach zostają przez cały czas gry i pracują właściwie na jednej stacji. I to się tutaj odbywa przez losowanie i realizują jedno zadanie wstępne i jedno zadanie główne, tylko troszeczkę dłużej. One są po prostu bardziej rozbudowane i potem grupy jakby prezentują swoje prace. Czyli jest to bardziej taka forma pracy w grupach. Tutaj jakoś nie uwzględniłam czasu, bo to zawsze tak trudno zmierzyć, ile coś może zająć czasu, ale też zaproponować, ile też Państwo mają czasu na realizację takiej gry. Gra korytarzowa to jest raczej takie wydarzenie, które zajmie dzień w szkole albo pół dnia w szkole, więc to już jest jakaś taka część szkolnego wydarzenia albo przynajmniej 3 lekcji. A gra klasowa to myślę, że tak, żeby grupa mogła komfortowo skończyć te swoje zadania, to minimum to są jakieś takie 2 godziny lekcyjne. Ale też zobaczą Państwo, kiedy już materiały będą gotowe, bo tutaj już tak o przyszłości trochę jest rozmowa, jak te zadania wyglądają i jak też Państwo chcą je przeprowadzić. Poproszę kolejny slajd. Bo jeżeli gra terenowa, to różne ćwiczenia związane z grą terenową i na przykład kodowanie. Grupy dostają kod Morsa i zgodnie z tą kartą realizują zadania wstępne. Zadanie wstępne, ono tak naprawdę jakby mechanika ich jest prosta. Raczej jeżeli dostanie się kod Morsa, to gwarantuje to sukces rozwiązania zadania wstępnego, ale dopiero po rozwiązaniu zadania wstępnego otrzymuje się materiały do wykonania zadania głównego i przygotowanych jest 6 takich zadań wstępnych. Czyli albo na każdej z 6 stacji, albo jeżeli to jest ta wersja gry klasowej, grupa rozwiązuje jedną z takich zadań. I tak, żeby powiedzieć na przykładzie, co właściwie w ramach tej gry szykujemy, to opowiem o jednej takiej stacji,
czy właśnie jednym, o jednym zadaniu grupowym. I poproszę o kartę pracy. Zadania wstępne skonstruowane, ale tu już pokazujesz odpowiedzi, cofnijmy. O, zadania wstępne wyglądają w większości tak, są albo zadaniem, które polega na odkodowaniu ukrytych imion i nazwisk i odpowiedzeniu na pytania, co te osoby łączy, albo na odkodowaniu pewnych słów, które są w rodzaju męskim lub żeńskim i trzeba szybko dopisać też przeciwny rodzaj do tego słowa. Więc proszę się nie obawiać, przygotowujemy też jakby karty dla nauczycieli, dla nauczycielek z odpowiedziami, więc nie trzeba tutaj rozkodować samodzielnie wszystkich 6 zadań, żeby móc pracować z tą grą z uczniami, uczennicami. Więc tutaj mamy kartę, którą jeżeli uczniowie, uczennice już poprawnie odkodują, to odpowiedzi powinny wyglądać tak, jak przed chwilą było to widoczne i mam nadzieję, że zaraz znowu będzie. W drugą stronę. O, tutaj mamy ukryte takie nazwiska. Wisława Szymborska, Maria Skłodowska-Curie, Czesław Miłosz, Władysław Reymont, Olga Tokarczuk. I co łączy te osoby? Podejrzewam, że nawet jeżeli uczniowie, uczennice jeszcze nie znają ich wszystkich, to będzie im łatwo na to pytanie odpowiedzieć, że są to laureaci, laureatki Nagrody Nobla. I z tymi odpowiedziami zgłaszają się do Państwa, czy zgłaszają się do osób, które są na danej stacji. I po udzieleniu jakby poprawnej odpowiedzi, rozwiązaniu zadania wstępnego, otrzymują instrukcje i materiały do wykonania zadania głównego. I każde z tych zadań głównych jest jakoś połączone z tym zadaniem wstępnym, jakby z tym, co udało się odkodować na karcie. I tutaj akurat jest to przykład stacji, w której kontynuujemy dalej postać, znaczy historię, a właściwie zadanie jest inspirowane osiągnięciem Marii Skłodowskiej-Curie, która jako jedyna z tej listy otrzymała Nagrodę Nobla w 2 dziedzinach i jednym z jej osiągnięć jest odkrycie 2 pierwiastków, rad i polon. I tutaj zadanie główne dla uczniów i uczennic jest przemyślenie, jakiego pierwiastka czy jakiej cząsteczki brakuje w ich szkole. Czego jakby w tym układzie szkolnym, okresowym pierwiastków brakuje. A też poproszę o zmianę slajdu, bo jesteśmy właśnie przy tych zadaniach głównych, twórczych działaniach. Wymyślenia nazwy tej cząsteczki brakującej, brakującego pierwiastka, opisanie jego właściwości, wymyślenie tam odpowiednie skrótu, tak jak opisuje się pierwiastki w układzie okresowym. No i właśnie, co tutaj, jakby tutaj jest ważne, opisanie, jak ta cząsteczka działa, na co wpływa, jakie są jej właściwości, trochę żeby w ten sposób opowiedzieć może o swoich potrzebach, o tym, czego nam w szkole brakuje, co byśmy się sobie życzyli, żeby w tej szkole było. Więc tutaj jakby na przykładzie chciałam Państwu pokazać, że są to ćwiczenia, które mają zachęcić i mam nadzieję, że też potem efekty pracy uczniów i uczennic dadzą też Państwu jakiś wgląd w to, jak uczniowie, uczennice postrzegają szkołę, czego im brakuje, ale też może co w tej szkole lubią, jakie są ich marzenia w związku ze szkołą. Wszystkie te zadania mają jakiś taki aspekt twórczy, bo gra ma być też po prostu zabawą i ma służyć integracji. Jest w niej trochę herstorii, jest w niej trochę
namysłu, refleksji nad tym, jak szkoła funkcjonuje i jak my w tej szkole funkcjonujemy. Ale mam nadzieję, że jest też w tej grze po prostu sporo przestrzeni do zabawy. I żeby dokończyć tutaj ten przykład z tej jednej stacji, w grze korytarzowej zadanie może się skończyć na tym, że uczniowie, uczennice przygotowują odpowiedni opis cząsteczki, przyczepiają je w jakieś wspólne miejsce, tak by stworzyć wspólny szkolny układ okresowy, z którego też potem Państwo może będą mieli też wywnioskować właśnie, jakie są w szkole nastroje, czego tutaj, o czym uczniowie myślą, żeby chcieli, żeby w tej szkole było. A dla tych uczniów, uczennic, którzy pracują w grupach, czyli w wersji gry klasowej, proponujemy jakby pogłębienie tego działania i skonstruowanie maszyny, która jest w stanie taki pierwiastek wyprodukować. I potem, w zależności od tego, już tutaj się nie będę bardzo wgłębiać, możemy w różny sposób omawiać te działania z uczniami, uczennicami, właśnie pod kątem tego, żeby też wydobyć te refleksje o szkole i o tym, co można zrobić, żeby była takim miejscem i otwartym, i równo traktującym różnorodne osoby. I tu na razie się zatrzymam, bo wiem, że jeszcze Zuzanna będzie chciała trochę opowiedzieć o programie i jeszcze będzie przestrzeń na pytania. Mam nadzieję, że jakoś to Państwa zachęca i że jeżeli się Państwo zdecydują na grę szkolną, korytarzową czy na grę klasową, to że będzie to też po prostu okazja do jakiegoś fajnego spędzenia czasu i radości. Elu, bardzo Ci dziękuję za ten atrakcyjny wkład. Tutaj zachęcam Państwa do... Oj, przepraszam. Zachęcam Państwa do udziału w naszym programie. Tutaj widzę, część Państwa, część z uczestniczek i uczestników już zapisało się na nasz program dwusemestralny. Pierwsza część to jest taki pięciomodułowy kurs internetowy ze wsparciem mentorskim i warsztatami pogłębiającymi. W ramach tego kursu otrzymają Państwo wszelką wiedzę i materiały, między innymi te, o których opowiadała Ela, i wyjątek z tej wiedzy, którą przekazała dzisiaj Ola. Także zapraszamy do zapisywania się na nasz kurs. Tam na czacie jest link, dołącz do Szkoły Otwartości. Dodatkowo jest tak, że po zakończeniu tej części internetowej, tej modułowej ze wsparciem mentorskim, następny semestr będzie poświęcony wdrażaniu tych standardów równości płci w szkole, czyli jakby pierwszy semestr jest taki wiedzowy i na refleksję, potem i jest to wdrażanie w szkole, można zastosować narzędzia różne, na przykład w ramach Dnia Różnorodności można zastosować grę korytarzową, która będzie już gotowa i dostępna. No i też jest tak, że osoby, które ukończą ten kurs, będą mogły też same z naszym wsparciem upowszechniać tę wiedzę dalej i wprowadzać te narzędzia w swojej szkole. Także to jest Szkoła Otwartości, ścieżka Dbam o Równość Płci. Tam Państwo mogą znaleźć taki przycisk do zapisywania się. Zachęcam i tutaj jeszcze jest link. Jeżeli Państwo potrzebują zaświadczenia z tego webinarium, to tutaj też jest na czacie napisane, w jaki sposób można te zaświadczenia
otrzymać. Ja tu może jeszcze tylko przekażę formułkę, że program jest realizowany w ramach projektu Szkoła Otwartości Wspieranie Równości Płci, finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z funduszy EOG w ramach programu Aktywni Obywatele, Fundusz Regionalny. I tutaj są dane moje, można do mnie pisać, zapraszam. Jeszcze mamy kilka minut. Zapraszam do zadawania pytań. Widzę, że uczestników jest więcej niż na początku i uczestniczek. Nikt nie zniknął, wręcz doszły osoby. Także bardzo, bardzo się cieszymy. I zapraszamy do zadawania pytań na czacie. Tutaj widzę na Zoomie, nie widzę żadnych pytań. Było takie krótkie pytanie o to, czy gdzieś można pozyskać pomysły na grę korytarzową. Ona będzie dostępna i w tej wersji gry korytarzowej, i w wersji gry klasowej do pobrania z biblioteki CEO, biblioteka ceo.org.pl, ale nie zaryzykowałam tutaj na czacie odpowiedzi, kiedy to będzie. Wiem, że w październiku będą upubliczniane materiały edukacyjne z tej ścieżki, z tego programu, więc tutaj warto śledzić obszar Ucz Otwartości, ale nie chcę tutaj podać Państwu złej daty, więc może Ty, Zuza, jesteś w stanie ją podać. Jest tak, że z naszym programem kursu startujemy w drugim tygodniu października i niedługo później też będziemy mieć gotowe materiały. Więc tak jak mówiła Ela, myślę, że pod koniec października będzie można już te materiały w naszej bibliotece znaleźć. Tutaj jest pytanie do Oli Korczak. Czy mogłabym poprosić Panią Olę o polecenie lektur dla klasy 1-3? Ależ oczywiście, ja zawsze czekam, aż ktoś mnie zapyta, jakieś polecanki lekturowe. Faktycznie te pozycje, które rekomenduję w naszej publikacji, są raczej dla starszych odbiorców, ponieważ zajmuję się edukacją polonistyczną, zatem głównie klasy 4-6, 7-8 i liceum. Ale dla klas 1-3, jako osoba, która napisała całą osobną książkę o muminkach, polecam cykl literacki autorstwa Tove Jansson, Muminki. I przede wszystkim, ponieważ zbliża się listopad, tom Dolina Muminków w listopadzie, chociaż on jest już raczej dla starszych odbiorców, można czytać też dzieciom, ale przede wszystkim dorośli. Myślę, że wyciągną najwięcej wniosków z tej lektury. Natomiast dla dzieci w tym wieku 1-3 może być Zima Muminków. To jest też taka szczególna część przygód muminkowych, że właściwie rodzina muminków śpi. Muminek jest sam jeden przeciwstawiony strasznej zimie i to jest tom, który uczy o tym, że w świecie, w którym jesteśmy, każdy może znaleźć swoje miejsce, nawet największy dziwoląg, a jeżeli nie miejsce, to swój czas, bo zima to jest taki czas, kiedy stworzonka żyjące latem i cieszące się latem śpią, natomiast jakieś wszystkie inne małe dziwolągi zimą wychodzą i cieszą się swoim zimowym czasem, więc to jest taka lektura, która pokazuje, że zawsze gdzieś znajdzie się przyjazna przestrzeń dla inności. No jest tam też ta postać małej Mi, to jest taka niepokorna dziewczynka i rzeczywiście niepokorna. Mała Mi nigdy nie dorasta, nigdy nie łagodnieje. A poza Muminkami jest świetna powieść autorstwa Astrid Lindgren, jedna z ostatnich napisanych przez nią książek, Ronia, córka zbójnika. Bardzo piękna powieść, polecam wszystkim, którzy nie czytali. Ja omawiałam ją zresztą kiedyś właśnie jako lekturę szkolną, chociaż z klasami 4-6, już nie pamiętam, czy to była czwarta czy piąta. Ale Ronia jest świetna i na pewno mniej stereotypowo ukazuje dziewczynki i chłopców niż Dzieci z Bullerbyn, bo tam są te dwie grupy osobne. A żeby było jasne, pozwolę sobie dodać, to nie jest tak, że
ja krytykuję wszystkie te książki, które stereotypowo przedstawiają role płciowe, to jest tak, że zachęcam do wzbogacania repertuaru książkowego, bo dzieci z Bullerbyn zresztą uwielbiam osobiście, tak samo jak Anię z Zielonego Wzgórza, o której mówiłam wcześniej. Ale warto właśnie uzupełniać te książki innymi, mniej stereotypowymi, a jeżeli już czytamy coś takiego, co konwencjonalnie ukazuje dziewczęcość, kobiecość, chłopięcość, męskość, to warto opatrzyć komentarzem, jakimiś takimi zadaniami, pytaniami, które zachęcają do refleksji i zrewidowania być może przeświadczeń dotyczących płci. Rozgadałam się, oddaję głos osobie prowadzącej, Zuzannie. Dziękuję, zasłuchałam się. Muszę uzupełnić lektury. Powoli zbliżamy się do końca. Jeszcze tutaj, jeżeli Państwo chcą o coś zapytać, to tutaj jest ostatni moment. Ja tu się będę przyglądać czatowi, żegnając się powoli. Bardzo Państwu dziękuję, że Państwo tak licznie przybyli na nasz webinar i zachęcam do zapisania się na nasz kurs. Na pewno będzie równie ciekawy jak dzisiaj. Dzisiaj przez godzinę, a na kursie przez cały rok szkolny, także będzie na pewno świetna przygoda. Zapraszam, zachęcam do kontaktu. Jeżeli jakieś pytania się pojawią później, proszę do mnie pisać i ja przekażę naszym panelistkom te pytania. Bardzo Państwu dziękuję. I dzięki Ela, dzięki Ola i do zobaczenia.